Nazywam się Jan Jerzy i jestem właścicielem wypożyczalni wideofilm na ulicy Kalwaryjskiej 20 w Krakowie. Od razu, jak się pokazały pierwsze oficjalnie wydane filmy na kasetach VHS, no i wtedy postanowiłem, że otworzę ten interes. Jeśli miałby pan ocenić ilość klientów w ciągu dnia, w latach 90., a później teraz? Oj, to były bardzo duże ilości, mimo że było strasznie dużo wypożyczalni. W samym Krakowie było ponad 400 wypożyczalni. No w tej chwili praktycznie zostały chyba dwie. Nie licząc już mojej. No takie rekordowe, z tego co pamiętam, takie mniej więcej, bo takie 200-300 kaset dziennie, to był standard praktycznie, a przychodziły święta, czy jakieś dni wolne, święto zmarło, takie bardziej dłuższe takie weekendy, no to wtedy do 500 sztuk dziennie żeśmy pożyczali, więc to klientów przynajmniej z 200 się przewijało dziennie, plus minus. No. A teraz kiedy ostatnio pan miał klienta jakiegoś? No to teraz no sprzedajemy filmy, więc tak przychodzą tam z tych zasobów naszych, kupują sobie ludzie filmy. No to tak, no codziennie ktoś tam przyjdzie, coś kupi. A jeśli chodzi o to, dlaczego pan zamyka teraz swój biznes, jaki jest powód? No niestety ostatnie lata to już tak było troszkę utrzymywanie tego biznesu, nazwijmy to, siłą woli. Niestety rachunki w tym roku tak poszły w górę, że już niestety przekraczają obroty, no i każdy miesiąc musiałbym już dokładać do tego, a to już niestety jest mało opłacalne. I od stycznia zaczęliśmy sprzedawać te wszystkie filmy, ponieważ tego jest straszna duża ilość. I chętnych, którzy by ewentualnie byli zainteresowani jakimiś starszymi, nowszymi filmami, zapraszam naszą stronę wypożyczalniapauzawideo.pl. Tam jest cały spis naszych filmów, które mamy jeszcze w sprzedaży. No jak zaczynaliśmy, to był bardzo fajny interes, przyjemnie. Nie zakładaliśmy na początku, że to kiedyś się skończy. Zawsze nawet była radość, jak się pojawiły płyty DVD w 1998 roku, ponieważ jeszcze nie było wtedy możliwości kopiowania, nie było czystych płyt, nie było nagrywarek, więc wtedy w ogóle był najlepszy okres właśnie w działalności wypożyczalni, ponieważ ludzie mogli tylko możliwość mieć tych filmów na DVD wypożyczyć w wypożyczalni. No niestety później internet coraz szybszy, coraz lepszy, serwisy streamingowe, i to wszystko przyczyniło się powoli do upadku tej działalności.